Cześć kochani, z tej strony Kornelia. Witam Was w kolejnym słodkim vlogu. W dzisiejszym vlogu chciałabym Wam pokazać przepis na najlepszy kakaowy biszkopt. Pewnie wiele z Was zastanawia się, jak upiec taki biszkopt, który będzie zarazem puszysty oraz wysoki. Jeżeli śledzicie ciasta w internecie, na pewno widzieliście też te przepisy amerykańskie na wysokie ciasta, które są robione na oleju, pieczone w trzech różnych foremkach, żeby te blaty rzeczywiście były wysokie. Ja dzisiaj chciałabym Wam pokazać biszkopt, który będzie zarazem wysoki oraz puszysty, a jednocześnie będziecie mogli go upiec w jednej formie. Pokażę Wam też, jak go wyjąć z formy, a następnie przekroić tak, aby był najlepiej przygotowany do składania tortu. Także zaczynajmy! Do przygotowania biszkoptu będzie nam przede wszystkim potrzebna foremka lub rant o średnicy 18 cm wyłożony na spodzie papierem do pieczenia. Dodatkowo będziemy potrzebować mikser z końcówką ubijającą. Teraz przechodzimy do składników. Będzie nam potrzebne 5 jajek w temperaturze pokojowej. Dodatkowo będziemy potrzebować mąkę pszenną, kakao oraz mąkę ziemniaczaną. Połowa szklanki mąki pszennej, 1/4 szklanki kakao oraz 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej. Mąkę ziemniaczaną możecie zastąpić również pszenną, ale dzięki mące ziemniaczanej będzie sprężysty biszkopt. Dodatkowo potrzebujemy 3/4 szklanki drobnego cukru, może być to też zwykły cukier. Teraz przechodzimy do nastawienia piekarnika na ustawienia góra-dół na temperaturę 175 stopni. Następnie do misy miksera wbijamy po kolei 5 białek. Ja wbijam białka bezpośrednio do misy. Mam pewność, że jajka są świeże. Następnie żółtka przekładam do małej miseczki. Białka nie muszą być w temperaturze pokojowej. Chodzi o to, aby była jak najmniejsza różnica temperatur. Jeżeli Wasze białka będą w temperaturze pokojowej, unikniemy ryzyka, że tort będzie miał górkę i nie będzie płaski. W momencie, kiedy wszystkie białka wylądują w misie miksera, nastawiam mikser na najwyższe obroty i zaczynam ubijać białka. Białka ubijam bardzo porządnie, aż do momentu, kiedy piana będzie całkowicie sztywna, tak jak widzicie tutaj. W tym momencie wyłączam mikser i sprawdzam, czy piana jest rzeczywiście sztywna. Teraz, kiedy upewnimy się, że tak właśnie jest, możemy zacząć dodawać cukier. Cukier dodaję zazwyczaj w trzech partiach, cały czas ubijając. W tym momencie, kiedy dosypuję cukier, obniżam obroty miksera, a następnie włączam go z powrotem na najwyższe obroty. I tak robię 3 razy. Jeżeli macie mikser na przykład z pojedynczą końcówką, taki ręczny, być może warto będzie to zrobić w 4 lub 5 partiach, tak aby uniknąć ryzyka, że białka pod naciskiem i pod ciężarem cukru opadną. W momencie, kiedy dodamy cukier, ubijamy wszystko. W tym momencie dodajemy też żółtka, które niestety się nie dograły. Żółtka dodajemy jedno po drugim, cały czas ubijając. Następnie dodajemy do wyłączonego miksera mieszankę mąki, kakao oraz mąki ziemniaczanej. Na początku włączam wszystko na niższe obroty, tak aby nic nie wyfrunęło poza mikser. Robię to bardzo szybko, to znaczy w krótkim czasie. Jeżeli boicie się, że Wasza masa opadnie, możecie to robić szpatułką. W tym momencie dosłownie na 10-15 sekund włączam mikser na najwyższe obroty, aż zobaczę, że wszystko jest stosunkowo dobrze przemieszane. Tak jak widzicie tutaj właśnie na filmiku. Następnie będzie nam potrzebna szpatułka. Wyciągam wszystko z miksera, to znaczy wyciągam końcówkę, następnie przekładam ją do zlewu i będziemy mogli przekładać biszkopt do formy. Wszystko delikatnie ściągam z brzegów misy, delikatnie staram się to przemieszać, a następnie wszystko wylewam do formy. Upewniam się, że nie ma żadnych grudek mąki. Jak widzicie, ja mam rant stojący bezpośrednio na papierze do pieczenia, ale w momencie, kiedy biszkopt jest dobrze ubity, nie ma żadnego ryzyka, że cokolwiek wycieknie bokami. Blaszka jest płaska, rant jest odpowiednio postawiony,
i nic nie będzie wyciekać, tak jak widzicie tutaj właśnie na filmiku. Teraz pokażę Wam trik, dzięki któremu Wasz biszkopt z 5 białek w formie 18 cm wyrośnie idealnie wysoki. Prawdopodobnie tego wcześniej nie widzieliście i być może ktoś będzie się ze mnie śmiał, ale jest to naprawdę dobry, przeze mnie sprawdzony sposób, który stosuję prawie przy każdym wysokim biszkopcie. Biszkoptu nie rozsmarowuję na równo. Biszkopt rozsmarowuję delikatnie po ściankach, tak jak to widzicie, szpatułką lub łyżką. Dlaczego to robię? Dzięki temu, że właśnie w ten sposób to rozsmaruję, biszkopt wyrośnie. Nie martwcie się, nie będzie żadnej dziury w biszkopcie, to zaraz zobaczycie. Staram się to rozsmarować tak aż nie do końca mojego rantu, ponieważ jest stosunkowo wysoki, ma 10 cm, ale dość wysoko. I jak to działa? W tym momencie ten biszkopt, który jest na ściankach biszkoptu, wyciągnie wszystko do góry w momencie, kiedy biszkopt się będzie piekł. Nie wyrośnie Wam górka, wyrośnie Wam prosty, płaski biszkopt. Taki gotowy biszkopt możemy przekładać do piekarnika. Biszkopt wkładam do piekarnika na 35 do 40 minut, aż do momentu, kiedy upieczy się w pełni i będzie całkowicie suchy. Biszkopt spędził w piekarniku 35 minut i jest w pełni upieczony i suchy. Teraz robię kolejną dziwną rzecz, której prawdopodobnie wcześniej nie widzieliście. Nie zrzucam biszkoptu, nakładam na niego czystą ściereczkę kuchenną i delikatnie dociskam. Taki biszkopt możemy odstawić do wystudzenia. W momencie, kiedy biszkopt jest w pełni wystudzony, to znaczy spędził na blacie przynajmniej 45 minut, możemy zacząć go przecinać. Przecinam go nożem. Nie stosuję żadnych takich wynalazków typu na przykład ta taka struna, którą być może gdzieś widzieliście. Przekrawam go zwykłym nożem. Ta struna moim zdaniem nie działa, moim zdaniem ona ściska za bardzo biszkopt. Jak przekrawam biszkopt? Wkładam nóż prostopadle, jak najciaśniej między samą foremką a ciastem i zaczynam delikatnie podnosić go do góry, cały czas naciskając nożem na foremkę. Nie naciskam na ciasto, naciskam na foremkę tak, aby mieć pewność, że nóż jest jak najbliżej foremki i jak najdalej od ciasta, po to, aby nic się nie porwało. Na koniec jeszcze raz przejeżdżam nożem i upewniam się, że wszystko jest ok. Następnie ściągam z góry foremkę z biszkoptu. W tym momencie, jak widzicie, biszkopt jest wysoki, jest upieczony, nic się z nim nie dzieje, nie ma żadnych takich zadarć. Jedyne, co możecie zobaczyć, to te właśnie mini okruszki na boku. O to się nie martwcie, to jest normalne. Teraz upewniam się, że mogę bez problemu oderwać biszkopt od papieru do pieczenia. W tym momencie możemy zacząć go przekrawać. W jaki sposób przekrawam biszkopt? Mam go na tej obrotowej paterze. Jest to tak właściwie patera do sera z Ikei, ale polecam Wam ją kupić, bo jest naprawdę super. Biszkopt przekroimy na 3 blaty. Prostopadle do biszkoptu, wkładam nóż i zaczynam po prostu przekrawać biszkopt. Robię to spokojnymi ruchami, starając się utrzymać rękę w jednej pozycji, po to, aby uniknąć ryzyka, że jedna część będzie wyższa, a druga część będzie niższa. W ten sposób przekrawam kolejne blaty. Po przekrojeniu biszkoptu będziecie mogli zauważyć te takie okruszki. Ja staram się je ściągnąć z biszkoptu po to, aby później nie przeszkadzały mi w dekorowaniu, żeby nigdzie do niczego się nie przyklejały. I to jest nasz gotowy, przekrojony biszkopt, który możemy używać już do dekoracji tortu. Jak widzicie, jest wysoki oraz puszysty.
Biszkopt kakaowy jest już gotowy. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, że będzie dla Was przydatny i że być może wykorzystacie moje niekonwencjonalne metody co do pieczenia wysokiego biszkoptu, takie jak na przykład rozsmarowywanie go po ściankach, czy nie zrzucanie go, a przyklepywanie po upieczeniu. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniecie łapkę w górę, subskrypcję oraz dacie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Do zobaczenia w kolejnych słodkich vlogach.